Chrystus zmartwychwstał, aleluja. Prawdziwie Prawdziwy zmartwychwstał, aleluja. Tym chrześcijańskim pozdrowieniem witają się chrześcijanie na całym świecie. My również witamy się z Państwem. I dziś odkrywamy kolejną prawdę o tym, jak w Kościele odkrywamy zmartwychwstałego Chrystusa. Dziś chcemy powiedzieć, że zmartwychwstały Chrystus jest obecny w miłości małżeńskiej. O tym powiedzą nam nasi rozmówcy, którymi są Ania i Maciek Olszewscy. Witam Was! Cześć Boże. Boże. Cześć Boże. Cieszymy się, że jesteście po raz pierwszy i dziękujemy, że zechcieliście włączyć się w to piękne dzieło odkrywania piękna Chrystusowego Kościoła. No właśnie, jak wy jako młodzi małżonkowie przeżywacie tę prawdę, że kiedy wy się kochacie, to między wami jest Jezus? Bo On jest miłością. Chyba tak najprościej. A miłość to relacja. Wtedy, kiedy... Mm, Jestem blisko z nim, jestem blisko z moją żoną. Chyba jakoś tak. A jakie narzędzie, szczególnie w małżeństwie, wam pomaga w tym? E, nam osobiście bardzo pomagają wspólne wyjścia, randki. E, randki to są takie nasze krótsze wyjścia. Na zasadzie idziemy do kawiarni na godzinę, dwie, czasami trzy, czasami do kina. Jak często? Chyba tak. Wychodzi, Staramy no? się chyba z raz w tygodniu nawet y, móc wyjść ze sobą. Y, czy nawet na spacer, czy chociażby, nie wiem, y, zapalić świecę i wypić herbatę razem, gdzie ci pójdą spać, tak? Więc to, to myślę, że nawet raz w tygodniu nam jest szansa, że się udaje. <grym> tak, żeby było coś takiego innego. Pamiętam, y, mieliśmy jakąś trudną sytuację w domu. Pojechałem kupiłem sushi, zapaliśmy świecę, zjedliśmy sushi. Y, no i udało się gdzieś tam już na zupełnie innym poziomie porozmawiać o tym, co było trudne, niż właśnie jakoś w przelocie. Spuścić te emocje też, które tak. się gdzieś tam nagromadziły wcześniej. No właśnie, a konkretnie dlaczego to jest dobre narzędzie dla, dla rozwoju małżeństwa, te randki? Bo buduje więź, bo sprawia, że mamy czas po to, żeby się zastanowić nad sobą, nad tym, co jest dla nas prawdziwe, żywe, w czym żyjemy tak naprawdę, bo na co dzień w zabieganiu to bardziej się skupiam na tym, co trzeba załatwić, co jest teraz pilne do zrobienia, a nie na tym, kim my naprawdę jesteśmy w naszej relacji. Żebyśmy się nie obudzili za parę, paręnaście lat, nie znając się nawzajem tak naprawdę, że nie mamy żadnej relacji. Żadnej więzi. Dla mnie na przykład też bardzo pomocne są, my to nazywamy ucieczki małżeńskie. To jest y, jakiś zazwyczaj wyjazd. Y, czasami jest weekend. Czasami bierzemy wolne z pracy, po prostu, nawet spontanicznie. Rano decydujemy: dzisiaj nie idziemy do pracy, dzisiaj robimy coś dla nas i jedziemy, na przykład, w miejsce związane z jakąś naszą historią, miejsce, w którym przeżyliśmy coś. Robimy to no, kilka razy do roku. Po to też, żeby mieć dobre wspomnienia, właśnie, żeby przeżyć z moją żoną coś fajnego pójść do teatru, pójść do klubu potańczyć, pójść na spacer, pójść na kolację. To, czego no, w domu w takiej codzienności jest trudniej. Mhm. A jak na to reagują dzieci, kiedy słyszą, rodzice wyjeżdżają znowu tak zwane e, ucieczki z domu? E, cóż, e, to nie są zachwyceni, tak? Nie są zachwyceni, no bo to jest wtedy czas dla nas, więc nie reagują jakoś entuzjastycznie, no bo chcą, mi, chcą nas mieć dla siebie. E, to jest naturalne. A człowiek ma takie głębokie przekonanie, że, że to jest dla nich dobre i. Wydaje mi się, że nawet kiedyś mogą nam za to podziękować, za to, że inwestujemy, staramy się inwestować. W to Ale relacje. myślę, że to już teraz też procentuje, bo gdzieś, jak mamy takie napięcie między sobą, to te emocje po prostu spadną w tym wyjeździe, wracamy do nich też pełni energii, zupełnie innego jakby też perspektywy patrzenia na nich też, nie? Więc to wydaje mi się, że buduje naszą... Przez to, że my się silniejsze relacyjnie, łatwiej nam też jest w tych dzieciach budować. No tak, jak między rodzicami jest dobrze. To atmosfera w domu jest inna i wszystko jest, no. wydaje mi się, że łatwiej, więc. Proszę Państwa, coraz więcej teologów, kiedy mówi o sakramencie małżeństwa, mówi o tym, że ten sakrament jest i żyje w więzi małżeńskiej. Dlatego, przeżywając tą radość spotkania z Jezusem, po prostu trzeba nam się kochać. Dlatego ta propozycja tych randek małżeńskich, wyjścia z domu, jest jedną z form budowania więzi, czego Państwu też bardzo życzymy żebyście się ucieszyli sobą, bo szczęśliwi małżonkowie to też szczęśliwe małżeństwa i rodziny.